wyjście na wolność. To słowa, które usłyszymy w dzisiejszym pierwszym czytaniu, zostały wypowiedziane przez proroka Izajasza w kontekście powrotu Izraelitów z niewoli. Te słowa odczytujemy także w kontekście Wielkiego Postu. Jest to szczególny czas powrotu z niewoli, którą człowiek sam sobie serwuje przez grzechy i nieuporządkowanie. Z tej niewoli wyprowadza nas Jezus i daje nam nowe życie, którego doświadczamy przystępując do sakramentów świętych. Uczestnicząc w tej mszy świętej, w sposób szczególny pamiętajmy modlitwie o papieżu Franciszku w rocznicę jego wyboru. Dziś ostatni dzień naszych rekolekcyjnych ćwiczeń. Serdecznie Was witam, drodzy bracia i siostry. Chcemy jeszcze bardziej otwierać nasze serca i dziękować Bogu za słowo, które zostało do nas wypowiedziane, aby umocnić nas. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan. Gdy nadejdzie czas mej łaski, wysłucham Cię. W dniu zbawienia przyjdę Ci z pomocą. A ukształtowałem Cię i ustanowiłem przymierzem dla ludu, aby odnowić kraj, aby rozdzielić spustoszone dziedzictwa, aby rzec więźniom, wyjdźcie na wolność, a marniejącym w ciemnościach ukażcie się. Oni będą się paśli przy wszystkich drogach. Na każdym bezdrzewnym wzgórzu będzie ich pastwisko. Nie będą już łaknąć ani pragnąć i nie porazi ich wiatr upalny ni słońce, bo ich poprowadzi ten, co się lituje nad nimi i zaprowadzi ich do tryskających zdrojów. Wszystkie me góry zamienię na drogę i moje gościńce wzniosą się wyżej. Oto ci przychodzą z daleka, oto tamci z północy i z zachodu, a inni z krainy Sinitów. Zabrzmijcie weselem niebiosa, raduj się ziemią, góry wybuchnijcie radosnym okrzykiem, albowiem Pan pocieszył swój lud, zlitował się nad jego biednymi. Mówił Syjon, Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu? Ta, która kocha syna swego łona. A nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o Tobie. Oto Słowo Boże. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Skory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. Wszystkie pokolenia Twoje panowanie. Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają i podnosi wszystkich zgnębionych. Na wszystkich swych drogach i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich wzywających Go szczerze.
zmartwychwstaniem i życie. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział: Ojciec mój działa aż do tej chwili i ja działam. Dlatego więc Żydzi tym bardziej usiłowali go zabić, bo nie tylko nie zachował szabatu, ale nadto Boga nazwał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu. W odpowiedzi na to Jezus im rzekł: Zaprawdę powiadam wam, Syn nie może niczego czynić sam z siebie, jeśli nie widzi Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili. Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi. Aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który go posłał. Zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie pod sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Zaprawdę powiadam wam, że nadchodzi godzina, a nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Jak Ojciec ma życie w sobie samym, tak również dał Synowi. Dał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu. Nadchodzi bowiem godzina, kiedy wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego. I ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie do życia. Ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie do potępienia. Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Sądzę tak, jak słyszę. A sąd mój jest sprawiedliwy. Szukam bowiem nie własnej woli, lecz woli Tego, który mnie posłał. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, na początek chcę wrócić do niedzieli. Ta dygresja o czasie, popatrzmy się, jak tego namacalnie doświadczamy. Mamy środę już i co nam pozostaje? Rozważać to, co słyszeliśmy, przeżyli tu i planować, jak to zrobię. Czyli znów te dwa czasy. To, co było i to, co będzie. To znowu na koniec ta mała dygresja o czasie, ciągle przypominając, jak wielki to dar. Tak jak szybko przeleciały nam te rekolekcje, tak za chwilę szybko będą święta. Zakończy się post. Dlatego to, co dziś, to, co teraz, świadomie, głęboko przeżyć. Moi drodzy, kończymy nasze spotkania rekolekcyjne i tak jak też właśnie się zapowiadałem, cel. Spotkanie z Nim. Z Bogiem
który tak często mówimy, o którym tak często mówimy, że jest miłością, nawet śpiewamy, Bóg jest miłością. Spotkanie z Bogiem osobowym, to nie znaczy, że myśmy Go dotychczas nie spotykali, nie. Każde spotkanie z Nim jest inne. Każdy z nas ma doświadczenie Boga w przeróżny sposób. W różnych momentach. Byśmy mogli teraz tak tu nieraz opowiadać, byśmy tak wychodzili po kolei z ławek i tak opowiadali w takich nieraz najbardziej ewidentnym działaniu Pana Boga, odczuwaniu Go. Spotkanie z Nim. Wiemy, że ciągle, żeby doszło do spotkania z tą miłością tak wielką, z tą tak wielką doskonałością, Pan Bóg też tego samego od nas wymaga. On, mówimy o miłosierdziu, lituje się nad naszą nędzą, nad naszymi grzechami, kiedy bijemy się w piersi. Kiedy unosimy się pychą, nie. Kiedy się usprawiedliwiamy my, nie. Kiedy bijemy się w piersi, przychodzimy do Niego. Kiedy stajemy w prostocie, tacy, jacy jesteśmy, świadomi i grzechu, i dobra, które niewątpliwie czynimy. I moi drodzy, to spotkanie z tą miłością. I teraz taka mała opowiastka, która może nam coś też pomóc. Nad brzegiem rzeki stoi mędrzec. Obok przechodzi jakiś tam gość. Zatrzymał się i patrzy na tego mędrca. A ten mędrzec uporczywie patrzy się w tę wodę, w tę rzekę. Patrzy z pół godziny, ten dalej się wpatruje w tę rzekę. I w końcu wiadomo, nie wytrzymuje i pyta go: Ojcze, co tam widzisz w tej rzece? A mędrzec odpowiada: Słuchaj, jak patrzę na tę rzekę, uczę się życia. Lekko zdziwiony mówi: Jak to? Patrzysz się do wody i uczysz się życia? Mędrzec mówi: Tak. Dlaczego? Pyta. I wtedy mędrzec zaczyna tłumaczyć na przykładzie rzeki. Mówi: Patrz, ta rzeka płynie. Gdziekolwiek dociera, przynosi ze sobą życie i każdy z niej może zaczerpnąć, nabrać, ile tylko chce. Zatem jest dobra. Mówi dalej, jak ona płynie, to wygładza wszystkie nierówności po drodze. Zatem jest sprawiedliwa. Kiedy płynie tam jeszcze dalej, jest urwisko po skałach. Bez zastanowienia spada w dół. Jest odważna. Kiedy dalej płynie po równinie i napotyka na wysokie skały, omija je. Jest zgodliwa. I dalej ciągnie starzec, jeszcze dalej, kiedy płynie, u góry jest gładka, ale kiedy popatrzymy, nie widzimy dna, jest głęboka. A zatem jest mądra. I moi drodzy, starzec dalej ciągnie, mówi: Popatrz, nie ma chwili, kiedy ona by nie płynęła. Pracuje dzień i noc. Jest wytrwała. I kończy tę
to opowie starzec, a najważniejsze, że płynąc przez te w tych różnych okolicznościach, nigdy nie traci z oczu celu, jakim jest morze. Jest świadoma swego celu. I tak z tej rzeki uczę się życia. Moi drodzy, niezależnie, czy mamy 20 czy 80 lat, ciągle uczymy się życia. Ciągle uczymy się tego, co nam Bóg dał, życie. I Jezus ciągle nam powtarza: bądźcie doskonali. Przyjdźcie do mnie wszyscy. Ja was pocieszę, podniosę, wskażę. I w końcu mówi do apostołów, powtarza, co to znaczy. Co to znaczy kochać. Kochać Boga. W dzisiejszych czasach ta nauka ma szczególne znaczenie, bo słowem kochać szasta się w lewo i w prawo i najczęściej to nie ma nic wspólnego z miłością. Jezus mówi tak: jeżeli ktoś mnie miłuje, zachowuje moje przykazania. To nie jest na zasadzie, jak oglądamy w filmach, czy nawet jesteśmy świadkami. Kocham cię, goodbye. Cóż to znaczy? Nic. Ale Pan Jezus mówi, że za słowem kochać musi coś być konkretnego. Zachowuje przykazania. Moi drodzy, my je znamy doskonale i ja teraz zrobię przez nie dwuminutowy przelot. To nie będzie rozważanie, to będzie przelot przez przykazania. Jak wiemy, pierwsze trzy dotyczą Boga. Nie będziesz miał bogów cudzych, nie będziesz się kłaniał mediom dzisiejszym, im ofiarował cennego daru czasu, nie będziesz się kłaniał pieniądzowi, karierze, nie będziesz używał imienia boskiego do czczych rzeczy, przy co drugim zdaniu wypowiedzi bez sensu, bo to jest imię Pana Boga, które jest święte. Apostołowie w to imię wyrzucali złe duchy, w to imię rozpoczynasz każdą modlitwę, mszę świętą jest przy każdym sakramencie. Dzień święty szanuj, jeżeli nie jesteś w tym dniu blisko Boga, nie święcisz Go. Zaniedbasz mszę świętą z własnej winy. Nie spotkałeś się ze mną. Na czym polega Twoje świętowanie? Na dniu wolnym? Dzień wolny to nie znaczy święty. Wstrzymaj się od niepotrzebnych prac, zakupów bezsensownych, które możesz zrobić przez cały tydzień. Czci ojca, matkę, niezależnie jakimi by byli. Zawsze będą dla Ciebie ojcem i matką. Nie zabijaj, nie szarp się na życie, zdrowie drugiego człowieka i swoje też. Uważaj na używki, które prowadzą do zniewolenia pod tytułem nauk, a potem w wielu przypadkach śmierć. Szóste, nie szarp się. Pamiętaj, że działa w tobie popęd, ale ty jesteś człowiekiem, nad którym tym popędem ty masz panować. Nie tylko zdrada, ale pożądliwe patrzenie, całe bagno pornografii upokarza człowieka, sprowadza do przedmiotu. Nie kradnij. Każdy z nas ma prawo do swojej własności. Do tego, że coś
zapracuję, dostał, cokolwiek, to jest moje. Nie szarp się na to. Ósme, uważaj na język. To jest przyczyna najczęstszych grzechów, więc nie kłam, nie obmawiaj, nie siej oszczerstw, nie plotkuj, nie zeznawaj fałszywie. Łatwo to, bardzo łatwo przychodzi. Czasami się nam wydaje, że nic takiego, a wiemy, że słowem możemy kogoś zabić. I ostatnie dwa, pożądliwość oczu. Rzeczy człowieka nie pożądaj, bo to może być przyczyną dalszych, gorszych, zabójczych grzechów, bo wszystko zaczyna się w sercu. I moi drodzy, kiedy popatrzymy na ten dekalog, w zdecydowanej większości nam się to udaje. Nam się to udaje. Mamy może wpadki raz w tym, raz w tej sferze, to przykazanie czy tamto. Udaje się nam, czyli odpowiadamy na miłość Boga. W czym jeszcze nam brakuje, w czym łamiemy dekalog, to jest ta tak zwana praca nad sobą. W tym momencie mam szczególnie uważać, ale też On nas zna. On wie, że jesteśmy nieraz słabi, żeby się podnieść z tego, więc daje łaskę, dar, pomoc, wyciągniętą rękę w przeróżny sposób, w przeróżny sposób, ale czeka, aż my też zwrócimy się do Niego o pomoc. Panie, pomóż, bo choćby z tym językiem nie daję sobie rady. No tak łatwo mnie wciąga, sąsiadka przyjdzie, no i już kogoś obgadamy. Czy pracuję w firmie, tego wszyscy klną, no to ja nieraz już też nie wytrzymuję, no i też pocisnę swoją wiązankę. I tutaj potrzebujemy Jego pomocy. I w tym momencie to jest konkretna odpowiedź na miłość. To jest konkretna odpowiedź, moja nieraz walka. To jest walka o miłość do Boga. I moi drodzy, też wtedy zauważamy taki pewien dystans do wielu spraw, do wielu rzeczy. Zauważamy też, że ta miłość powoduje radość w nas. Że wiele rzeczy, które błahe, które wprowadzały nas w jakiś taki smutek, nieraz jakąś zazdrość, nieraz jakieś przygnębienie, że to jakby zaczyna przesuwać na dalszy plan. Coraz mniej to jest ważne. To tak jak też do mędrca przyszła kobieta, kiedy zginął jej syn. Mówi: ojcze, czy masz dla mnie w tej sytuacji jakieś słowo pocieszenia? Mędrzec patrzy na nią i mówi: wiesz, idź do domów tej miejscowości, następnej. Poszukaj dom, w którym wszyscy będą szczęśliwi. I z tego domu przynieś mi ziarnko gorczycy. Kobieta wyszła, wchodzi do jednego domu. Jeszcze nie bardzo zaczęła swoją opowieść, a ci już mówią, ile to mają problemów. Więc co? Ona ich słucha, zaczyna ich pocieszać. Następny dom, następny. I tak idzie. I w pewnym momencie zauważyła, że ona już o swoim problemie zapomniała. Bo skupiła się na tym, jak pocieszała innych. Mędrzec o tym wiedział doskonale, że nie ma takiego domu, w którym by tak wszyscy byli szczęśliwi, jak ona sobie wyobraża. Ale jak będzie między ludźmi, posłucha ich problemów, to ten jej problem powoli, powoli ostygnie i z tego przygnębienia i smutku zrobi się radość z tego, że nie tylko wysłuchała, ale pocieszała innych.
Dlatego, moi drodzy, to jest to nasze zadanie. Ja mogę o czymś mówić, czegoż sam doświadczam. Ja mogę mówić o Panu Bogu na etapie takim, jakim ja go doświadczam. O więzi z Panem Bogiem mojej, bo ja ją czuję. Jak to robię, o tym mogę mówić. I to nie jest teoria wiary. To jest praktyka. To jest konkret. I moi drodzy, to też jest nasze zadanie. Bo nieraz właśnie ta moja więź z Bogiem będzie wystawiana na próbę. W różnych okolicznościach, czasami zaskakujących. Czasami to mogą być ludzie obcy, w rozmowie przypadkowej, a czasami nawet nasze własne dzieci zapytają cię: mamo, tato, jak ty się modlisz, to co? I wtedy co odpowiem? Dlaczego ty się modlisz? Albo: mamo, tato, po co mamy iść w tę niedzielę do kościoła? Przecież sąsiedzi nie chodzą. Kolega z klasy jeszcze w tym roku nie był. I tu też taka mała dygresyjka. Młode małżeństwo. Opowiada mi to ojciec. Młode małżeństwo. Mały Michał, 4 lata. Przychodzą co niedzielę do kościoła i w czasie przeistoczenia zawsze tam mi tak: słuchaj, Michał, uważaj teraz na ołtarzu będzie prawdziwy Pan Jezus. I tak co niedzielę. I mówi, w pewnym momencie zaczyna, jak zawsze przed przeistoczeniem, mówi: słuchaj, Michał. A mały Michał mówi: tato, cicho, już wiem. Moi drodzy, to jest przekaz, to jest świadectwo. Tata mówił o tym, czego sam doświadczał. Temu malutkiemu by się wydawało mało co pojmującemu dziecku. I moi drodzy, kończąc, bo wiecie, ja mam takie te tendencje do przeciągania strasznego, kończąc jeszcze jeden obrazek, który mi się przydarzył, nie wiem, czy już go tu mówiłem, czy nie, ale ciągle nad nim rozmyślam, bo on mnie też dotyczy. Jak byłem na zastępstwie w Kieleckim, w jednej wiosce, chyba z 17 czy 20 lat temu, mniejsza o to, za kolegę 2 tygodnie i wezwali mnie do chorego, idę. Bieda, w ogóle tam była bieda. Chałupka prosta, wiecie, jeszcze cegła w ścianach, ta szlacha nabita. No i idę do tej chałupki. Wchodzę, no, otwiera mi syn. Naprawdę bieda taka, w miarę czysto. Kredens jeszcze ten stary, taki jak nieraz u babki może jeszcze jest gdzieś tam. Idę do pokoju, leży babka w pościeli, widać wyprana, no niewypracowana, no widać, że chyba tylko ten syn tam był. No i zaczynam, wiadomo, modlitwy, komunia święta, spowiedź, namaszczenie, wszystko. No już tak powoli kończę i nagle ta babka wyciąga do mnie rękę, tak jakby mnie szukała. Okazało się, że oprócz tego, że jest chora, to jeszcze jest niewidoma, ślepa. Nie wiem ile, od ile, ale chyba tylko jakoś tam może na starość straciła ten wzrok. Nie pytałem sobie. No to podałem jej rękę, złapałem za tę rękę też, a ona mówi tak: proszę księdza, chciałem tylko jedno księdzu powiedzieć. Pięknie przeżyłam życie. Wychodzę, no ale od tego wieczoru często ten obraz mi wraca. Myślę sobie tak, na jakiej podstawie ta staruszka to powiedziała. Przecież cóż ona w życiu przeżyła oprócz biedy i roboty? Co? Głowę daje, że nigdy nie była na wczasach. Co ona widziała? Grabie i kopacze.
I tak się zastanawiam, na jakim poziomie ducha ona była. Ilu ludzi, ilu celebrytów naszych, wielkich tego świata może powiedzieć, pięknie przeżyła życie. Ilu z nas, łącznie ze mną. I moi drodzy, to były takie dwuminutowe rekolekcje, które trwają u mnie cały czas. Często do tego wracam i tak się zastanawiam. Czy jak będę umierał, żeby choć powiedzieć może pięknie przeżyłem moich kilka lat, choćby ostatnie życie. Moi drodzy, to jest wyzwanie. Piękne, to znaczy z Nim. Amen.